Karola, jesteś teraz singielką. Czy to był twój wybór, czy wasz wspólny wybór? Stawiasz teraz na siebie, czy właściwie co się stało? Bo jak ostatnio z tobą miałam przyjemność rozmawiać w czasie live'a, no to byłaś szczęśliwie zakochana. Szczerze mówiąc, ten związek był piękny. Ja nie powiem, że nie. To był, jakby to była taka decyzja. To, co było, pojawiło się w newsach, to jest prawda. Ja mu dalej życzę jak najlepiej. Po prostu on chciał być w Miami, a ja chcę się dalej spełniać. On już się spełnił, a ja jestem po prostu żywiołem. Ja po prostu muszę pracować, chcę pracować. Rozumiem, że teraz dajesz sobie czas i gdyby ktoś się, powiedzmy, pojawił, to zdecydowałabyś się na wejście w nowy związek, czy raczej stawiasz na siebie? To jest, wiesz co, ciężkie pytanie tak naprawdę, bo nie wiesz, nigdy nie wiesz, co się trafi. A na razie jestem tutaj, spełniam się i jakby nie szukam. Nie szukam, jak się znajdzie, to się znajdzie. A jak nie, to też jest fajnie. Rozumiem, że tego rozstania nie przeżywasz tak jak poprzedniego. To jakby to była taka, myślę, dojrzała decyzja między nami i no życie.